Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 27 grudnia i zapraszam do oglądania programu lokalnego Telewizji Zachód. Zaczynamy jak zwykle od aktualności, tuż po nich tydzień w służbach mundurowych, a na zakończenie magazyn Vectra Media. Zapraszam. Budowa hotelu Kronospanu nad jeziorem Trzesiecko została wstrzymana. Stało się to tak na wniosek mieszkańców pobliskich domów, w imieniu których występuje Ewa Milewska. Zdaniem skarżącej duże szkody spowodowane wbijaniem pali powstały w czterech budynkach. Koszty napraw mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Starosta szczecinecki Krzysztof Lis poinformował, że sprawą zajmują się służby wojewody zachodniopomorskiego. Jednym z elementów budowy tego hotelu to jest tak zwane palowanie. Tak? Pamiętam, myślę, że tu wszyscy w jakiś tam sposób słyszeliśmy, kiedy rozpoczął się ten proces inwestycyjny, ponieważ były faktycznie utrudnienia związane z takim systematycznym hałasem. Firma wykonawca dosyć długo realizował to zadanie od samego, powiedzmy, rana do późnych godzin wieczornych, łącznie z dniami wolnymi. I tutaj zaczęły się problemy, informacje zgłaszane przez okolicznych mieszkańców, po pierwsze co do tego hałasu, nawet tam do godziny 22, i po drugie, że według oceny niektórych mieszkańców następują, poprzez te drgania następują jakieś uszkodzenia budynków, i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i służby komunalne miasta Szczecinek jakby zareagowały na te działania poprzez takie kontrole doraźne. W systemie prawa budowlanego jest też taka możliwość założenia tak zwanych plomb, które oceniają, czy na przykład jeżeli jest jakieś pęknięcie, czy ono postępuje, i takie plomby zostały założone na budynkach komunalnych. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał proces inwestycyjny. Nie ukrywam, że ja również interweniowałem, jeżeli szczególnie chodzi o to, co jest związane z wykonywaniem tych prac, wręcz wystąpiłem z wnioskiem o skrócenie ich, aby te prace palowe wykonywać do godziny 16 oraz nie wykonywać je w dni wolne od pracy i niedzielę. I taka też decyzja została podjęta przez inwestora, czyli firmę Kronospan. Natomiast powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał proces inwestycyjny. Jako Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego myśmy takie zgłoszenie przyjęli i również powiadomili Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W międzyczasie tutaj było kilka interwencji właścicieli lokali, którzy uważali, że powinni być uznani jako strona w realizacji tej inwestycji, ponieważ tak zwany obszar oddziaływania został w tym pozwoleniu na budowę zgłoszonym do starostwa zminimalizowany i nie uwzględniał tych mieszkańców. Po interwencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, naszym zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wydziału Budownictwa pana wojewody, firma Kronospan te prace przerwała, przygotowała nowy wniosek dotyczący zmiany pozwolenia na budowę. On uwzględnia już dodatkowe badania związane z obszarem oddziaływania, zmiana systemu palowania, a w ogóle zmianę w części projektu w sensie architektury. To drugie pozwolenie na budowę wydaliśmy, o ile pamiętam, chyba 7 października. Natomiast w tej chwili trwa postępowanie służb wojewody zachodniopomorskiego odnośnie prawidłowości w postępowaniu, jeżeli chodzi o realizację tego pozwolenia na budowę i ewentualne rozpatrzenie wniosku o jego unieważnienie. Są działania mieszkańców, osób, które, tak jak wspomniałem, są właścicielami lub lokatorami poszczególnych budynków, i oni wnoszą również do i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, i do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uznanie ich jako strony i interwencje w zakresie tego postępowania. Tak jak widać, problem realizacji tego typu inwestycji nabiera takiego większego jakby obszaru oddziaływania, i stąd przerwanie tych prac. Jeszcze przed świętami zostałem poinformowany przez wojewodę zachodniopomorskiego, że ze względu na złożoność sprawy, ten wniosek, który został również przez nas złożony do ponownego rozpatrzenia, jego czas rozpatrzenia zostanie wydłużony do 7 stycznia ze względu na trwające postępowanie. Do chwili, kiedy tutaj pan wojewoda
wojewoda i jego służby nie będą, jakby nie ustosunkują się do tego. Mam nadzieję, że te prace zostają wstrzymane i będą tylko pracami takimi utrzymaniowymi. W minionym tygodniu funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań mieszkań posła Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura zarzuca posłowi przyjmowanie korzyści materialnych w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Przeszukano także biura posła, w tym biuro w Szczecinku, w którym mieści się również siedziba miejscowej Platformy Obywatelskiej. Poseł odpiera zarzuty i nie przyznaje się do popełnienia przestępstwa, a tymczasem do laski marszałkowskiej wpłynął wniosek o uchylenie mu immunitetu. Szczecineckie sztuczne lodowisko przy Zespole Szkół nr 1 rozpoczęło działalność. Obiekt jest czynny codziennie. W dni wolne od nauki szkolnej, a także w weekendy można z niego korzystać w godzinach od 11 do 15 i od 16 do 20, a w dni nauki szkolnej od 16 do 20. Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu. Za wypożyczenie łyżew dorośli płacą 7 zł, dzieci 5. Wypożyczenie kasku kosztuje 4 zł. Wiadukt nad torami w kierunku na Bugno przeszedł do historii. Wykonawca obwodnicy zrobił dla pieszych prowizoryczne przejście przez tory przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To prawdziwa, nieutwardzona prowizorka. Po opadach deszczu piesi brną w błocie, a wykonawca obwodnicy nic w tym zakresie nie robi. Wiadomo, że w związku z tą inwestycją mogą występować jakieś trudności, ale w tym przypadku tych utrudnień można było uniknąć. Z uwagi na niską frekwencję z rozkładów jazdy szczecineckiego PKS znikną wybrane kursy do i z Koszalina, Sporego, Drawska Pomorskiego i Barwic. Zmiany są wprowadzane z dniem 1 stycznia. Zawieszonych będzie 6 kursów do i z Koszalina oraz po jednym do i z Barwic, Drawska Pomorskiego, a także do Sporego. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci ze Szczecinka i z terenu powiatu szczecineckiego na zajęcia feryjne, które rozpoczną się 15 stycznia. Nie zabraknie atrakcyjnych wycieczek i ciekawych zajęć, a tegoroczna zabawa upłynie pod hasłem Mali Odkrywcy. Już tradycyjnie, tak jak zwykle, staramy się, aby dzieci, które nie wyjeżdżają nigdzie, aby mogły ciekawie, aktywnie spędzić czas. W tym roku także mamy, tak w zasadzie to w przyszłym roku, mamy przygotowaną ofertę zajęć feryjnych. W tym razem będzie tytułem, myślą przewodnią będzie hasło Mali Odkrywcy. Wszystko, co wiąże się z ciekawymi rzeczami, chemią, fizyką, z mnóstwem doświadczeń i różnych fajnych, ciekawych pokazów. W tym roku taka jest nasza propozycja. To w związku z tym, gdzie ci, którzy spędzają, tak jak pani powiedziała, ferie w mieście, w domu, gdzie mogą się zgłosić, od kiedy przyjmujecie zapisy? Zapisy będą 2 stycznia od godziny 16 w budynku SAPiKu przy ulicy Kilińskiego 1. Tylko i wyłącznie osobiście i tylko i wyłącznie, podkreślam jeszcze raz, na podstawie legitymacji szkolnej dziecka. Jest to dla nas dokument, który potwierdza, że dziecko jest uczniem na terenie naszego powiatu i jest to dla nas jakby najważniejszy dokument. Jeżeli wiemy, że czasami się zdarza, że w szkołach, szczególnie dzieci klas pierwszych, nie zawsze jeszcze już mają legitymacje szkolne wyrobione, w takim przypadku prosimy o dostarczenie w dniu zapisu, tak jak mówię, stawienie się z zaświadczeniem z sekretariatu. Liczba miejsc, rozumiem, jest w związku z tym ograniczona. No tak, tak jak zawsze, aczkolwiek jest to powyżej 100 osób, więc wydaje mi się, że mam taką nadzieję, że wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z tej naszej oferty, to im się uda. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.